A powiedz mi, jak ty się uchowałaś z używkami? Historia muzyki Ta, jazzowej. Tak. To są używki wszelkiego rodzaju w tle. A to z... mówiłaś zawsze, że jesteś od tego wolna, czysta i nigdy w tym nie uczestniczyłaś. To ja żonę. próbowałam. Pamiętam w Woodstock pojechaliśmy na przyjęcie sami muzycy i oczywiście palili jointy. I spróbowałam. Po prostu tak mi serce zaczęło walić, i myślałam, że odlecę. No. Bardzo tego żałowałam, zaszkodziło mi to na maks. I uważaj, mi jakiś czas. Basil Farrington, genialny basista. I tam przed rozgrywa się w garderobie w Filadelfii, nie zapomnę, w Filadelfii, nie i mówi, chcesz, Ula? Ja mówię, wiesz co? Nigdy mnie nie namawiaj, ja już tego nigdy nie dotknę, bo mi to zaszkodziło. A on mówi, had the wrong stuff. I myślę sobie, no zaraz mam wychodzić na scenę, ja się bałam trochę, ale zaciągnęłam się, kurczę blade, i nagle wchodzę na scenę. Słuchaj, widzę, że mam taki olbrzymi, długi